2 godziny będziecie mieć lekcję z panem Głowackim. To pokażecie swój talent. No nie byłam taki pewien, czy pokażemy, bo ostatnio, kiedy przez całą lekcję śpiewałem piosenki z wesela mojej siostry, to pan powiedział, żebym nie zawracał gitary i wstawił mi uwagę. Chyba jeszcze nie odkrył mojego wielkiego talentu. To szkoda. Wszystkie moje dzieci są bardzo muzykalne. Codziennie grają mi na nerwach. Ogromną radością czekałabym na moje wytyczne. No dobrze, moja droga. Ale jak wyobrażasz sobie prowadzenie
tej lekcji. No to przecież bardzo proste. Najpierw napiszę temat na tablicy. Praca samodzielna uczniów. No i zadam im ćwiczenia. Ćwiczenie trzecie, strona piąta, ćwiczenie piąte, strona trzecie, ćwiczenie szóste, zaraz. A co ty będziesz w tym czasie robić? Ja to będę pisać SMS-y do mojego Henia. Jego zmiana mówi wyraźnie, że trzeba nauczyć dzieci pisania SMS-ów. No i tyle. Kazusia, spacerek, SMS-y do Henka. No i jeszcze mi za to zapłacą. Pierwsza podwyżka, druga podwyżka, 500+. No właśnie, tacy idealni uczniowie nie istnieją. My wszyscy jesteśmy normalnymi dzieciakami. Chcemy rozrabiać, lękować, bawić się. I oczywiście bez nauki mieć same szóstki. No ostatecznie same piątki. Nie zawsze potrafimy docenić pracę nauczycieli. Nawet jeśli doceniamy ich trud, to zwykle nie przyznajemy się do tego. Masz rację, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzisiaj nawet największe urwisy przepraszają i składają życzenia. Naładowaliśmy swoje akumulatory, prawda? Bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wam wszystkim występującym i paniom, które ukryły się tam za filarami, które pod waszym kierunkiem również przygotowywały nie tylko scenariusz, ale i tę dzisiejszą prezentację. Dziękuję wam, moi drodzy uczniowie. To sama przyjemność mieć taką dziadkę, taką młodzież. Dziękujemy.